Dobry wieczór Państwu, Łukasz Jankowski. Zapraszam jak co środę o 20 na program Oddaję Państwu Głos. Dzisiaj temat szeroki, ale być może zwłaszcza dzisiaj, w chwili kiedy mamy konflikt o wzgórza Golan, bardzo istotny. Czy polski rząd skutecznie realizuje politykę zagraniczną? Czy Państwo uważacie, że ten gabinet, ten pomysł na rolę Polski w Europie, w świecie jest skuteczny, czy jest słuszny? To jest do Państwa pytanie, na pytania właśnie, komentarze, uwagi. Czekamy pod numerem telefonu 22 649 1262. Powtórzę dla pewności, 22 kierunkowy do Warszawy. Potem jest 649 1262. To jest numer do nas, do studia. Teraz pora, żeby przedstawić gościa, bo takie są tego programu zasady. Obok mnie siedzi wybitny, i to bez cienia ironii, wybitny pisarz, publicysta, dziennikarz Stanisław Michalkiewicz. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Pytanie mamy szerokie i zanim zaczniemy je omawiać, to trochę prywatę sobie na początku. Dajmy sobie może taką możliwość. Pan się mierzy z problemem egzystencjalnym. No to prawda, który się pojawił dosyć nagle, bo ja, okazało się, że mieszkanie, w którym mieszkam, no albo muszę się z niego wyprowadzić, albo je wykupić. No i wie pan, może bym się i wyprowadził, gdybym był młodszy, ale ponieważ nie wiem właściwie, jak długo jeszcze będę mógł zarabiać, więc to jest bardzo ryzykowne w mojej sytuacji. Takim rzutem na taśmę postanowiłem zwrócić się o pomoc do moich czytelników, słuchaczy, widzów. No i odzew, wie pan, jest właściwie tak miły dla mnie, że nabrałem otuchy, że to się da załatwić. Gdzie można, jeśli ktokolwiek z naszych telewidzów chciałby pomóc w tej trudnej sytuacji, gdzie powinien swoje kroki kierować? Na mojej stronie internetowej www.michalkiewicz.pl jest taki apel do czytelników i tam są podane wszystkie informacje. I tutaj kończymy tą część prywaty, zaczynamy część służby dla Rzeczpospolitej, ale w wymiarze globalnym i chyba od tych wzgórz Golan zaczniemy, bo to decyzja Donalda Trumpa trochę zmienia porządek rzeczy na Bliskim Wschodzie, szczególnie w tej relacji Izrael-Syria. No nie tylko Syria, bo to wie pan, inne kraje arabskie też mogą być zbulwersowane tą decyzją. Może przypomnę, jak tu Izrael się znalazł na tych wzgórzach Golan. Otóż to było terytorium syryjskie i podczas wojny sześciodniowej w 1967 roku Izrael takim błyskawicznym rajdem te wzgórza zajął. No i jest do tej pory. Ale w 1981 roku Kneset podjął uchwałę o włączeniu wzgórz Golan do terytorium państwowego Izraela. Tej uchwały nie uznała Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, również Stany Zjednoczone jako stały członek tej rady, no bo to było uznanie... Akt agresji. Uznanie aneksji, wie pan. Tak jak mówił klucznik Gerwazy, wygraj w polu, a wygrasz i w sądzie. Więc tu, wie pan, jednak Rada Bezpieczeństwa wtedy nie chciała takiego precedensu niebezpiecznego, co tu dużo ukrywać, bo Putin się może teraz na to powołać, wie pan, jak go będą krytykowali, że Kreml, przecież to ta sama historia. Więc to jest precedens niebezpieczny. Prezydent Trump właściwie tak podjął tę decyzję w sposób dosyć nieoczekiwany. I wie pan, jeszcze jeden szczegół zwraca uwagę, że podjął tę decyzję zaraz potem, jak specjalny prokurator, który miał wyjaśnić, czy Donald Trump tam kombinował coś z Putinem w czasie kampanii wyborczej i przy wyborach, powiedział, że nie kombinował. Ja bym koincydencja tu, być może ja nie tu, jest przypadkowa. Ja bym tu wiązał te dwa wydarzenia, wie pan. To ja nie bez kozery o tych wzgórzach Golan zacząłem, bo to może temat nie bezpośrednio Polski dotyczący, ale to, że to się wiąże z dzisiejszym stanowiskiem MSZ-u, który mówi, że nie zamierza żadnych aktów prawnych wobec PO,
ministra spraw zagranicznych Izraela, pana Katza, stosować, że nie wystosuje stanowiska, że jest to persona non grata w Polsce. I te wzgórza Golan i ta sprawa, że jednak nie uznajemy pana Katza za osoby non grata, za persona non grata w Polsce, to się wiąże? Myślę, że nie, dlatego że Polska może tam się wypowiadać na temat aneksji wzgórz Golan przez Izrael jako członek Rady Bezpieczeństwa. Akurat tak się złożyło, i się dość krytycznie wypowiedziało. Tak, że jest. Więc akurat to jest stanowisko słuszne. Tyle tylko, że ono jest trudne do pogodzenia z pewnym rodzajem czołobitności wobec Izraela, bo wie pan, i w ogóle wobec strony żydowskiej, dlatego że no, warto przypomnieć, co się działo, kiedy polskie władze postanowiły znowelizować ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej. Przypomnę, że ta ustawa była uchwalona w 1998 roku i na życzenie, czy na żądanie może nawet strony żydowskiej, tam został taki artykuł 55 wprowadzony, przewidujący karalność kłamstwa oświęcimskiego tak zwanego. I przez 20 lat nikt nie zauważył, że to, wie pan, zagraża swobodzie badań naukowych, tłumi wolność słowa i tak dalej. I dopiero kiedy Polska spróbowała użyć tego samego narzędzia, bo nowelizacja polegała na dopisaniu artykułu 55a, który przewidywał karalność tak zwanego kłamstwa obozowego. No i to się podniósł klangor aż pod niebiosa. To jeszcze by nie było takie, wie pan, poważne, gdyby nie oświadczenie Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych, który orzekł, że jeśli Polska się nie opamięta, no to zagrozi swoim interesom strategicznym. No i Polska się opamiętała. Podobnie zresztą z podobną sytuacją, tak? Tylko pytanie jest takie, co by Polska zrobiła innego? Znaczy, jaki jest manewr w tej grze z Izraelem, bo wiemy, że gra z Tel Awiwem to nie jest tylko gra z samym Tel Awiwem, ale też z Waszyngtonem. Wie pan, to prawda, tylko że Polska miała 30 lat na to, żeby na trochę lepszej płaszczyźnie niż mamy ułożyć stosunki z naszym najważniejszym sojusznikiem. Bo te stosunki często, no zresztą pani ambasador Georgetta Mosbacher to nawet się nie krępuje, przybierają postać takiego sztorcowania naszych dygnitarzy. Są nie tylko ona, bo pan Pompeo 14 lutego też obsztorcował naszych dygnitarzy, że tam, żeby się tam sprężyli i przyspieszyli pracę nad kompleksowym ustawodawstwem. Wie pan, takie panuje powszechne przekonanie w Polsce i to nie tylko w tym rządzie, ale w innych też, że Stany Zjednoczone, przyjmując Polskę do NATO, dokonały aktu bezinteresownej życzliwości. No to nieprawda. Polska wnosi do NATO, myślę, że ważny z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych aport w postaci terytorium, które udostępnia Stanom Zjednoczonym dla potrzeb globalnej rozgrywki z Rosją. Więc to, wie pan, nie jest bez znaczenia, zwłaszcza. Nie tylko z Rosją, ale też z Chinami, bo no, rozgrywka się rozszerza. No tak, z Chinami Polska leży trochę tam, trochę daleko od Chin, ale wie pan, wszystko się liczy. Więc jeżeli na terenie Polski miała być instalowana tarcza antyrakietowa rzekomo, czy tam nie rzekomo, do utemperowania Iranu, no to znaczy, że to terytorium w oczach Stanów Zjednoczonych jest coś warte. I moim zdaniem, gdyby nasi politycy potrafili zdefiniować polski interes państwowy, no to by mieli lepsze rozeznanie, czego tam się domagać. Z drugiej strony kiedyś Janusz Korwin-Mikke mówił, że z kim się wiązać sojuszem, jeśli nie z najpotężniejszą gospodarką i armią świata. No to prawda, wie pan, tyle tylko, że wie pan, sojusz to polega na tym, że obydwie strony jakieś tam korzyści z niego odnoszą. Natomiast Polska najwyraźniej nie odnosi korzyści, najdelikatniej mówiąc, bo wie pan, korzyść jest taka, jak dotychczas, że nie wiemy, jak się NATO zachowa w razie czego.
ale Putin też tego nie wie. I to jest na razie jedyna korzyść. A powinniśmy tych korzyści mieć trochę więcej właśnie z uwagi na wagę tego aportu, który Polska wnosi. Wie pan, w polityce... Minister Czaputowicz w Sejmie mówił, tą wartością są stałe bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Raz, dwa, gaz tańszy niż rosyjski. Trzy, duże inwestycje bezpośrednie Ameryki. Wie pan, to jest to, o czym mówił pan minister Czaputowicz, to są interesy amerykańskie w Polsce, a nie polskie. Mieć tańszy gaz dla Polski nie, też jest interes. Nie, ale to proszę pana, nie chodzi o to, że czy to on tańszy, czy nie tańszy, tylko dywersyfikacja polega na tym, żebyśmy kupowali gaz amerykański, a nie rosyjski, wie pan. To się nazywa dywersyfikacją. No, jeśli chodzi o... I to jest chyba słuszne, skoro możemy kupić pół na pół, to jesteśmy w połowie bezpieczniejsi niż w 100% od Rosji. Wie pan, być może. No ale to wie pan, Stany Zjednoczone też mogą na nas naciskać, jak będą chciały. Na przykład jeżeli... O połowę słabiej niż Rosja. Dlaczego o połowę słabiej? Zwłaszcza jak będą miały bazy na terenie Polski wojskowe, to mocniej mogą nas nacisnąć. W przypadku gazu, jak na razie tego nie widzimy, a w przypadku gazu z Rosji, no to wszyscy pan, wiemy, że powinniśmy więcej niż tylko, Niemcy. Jasne, tylko wie pan, tylko musimy się zdecydować, na czym nam bardziej zależy. Czy na tym, żeby dokuczyć Putinowi, bo to możemy mu dokuczyć, czy na tym, żeby realizować polskie interesy państwowe, bo wrócę do tego spostrzeżenia, że te trzy rzeczy, które pan wymienił, to są interesy amerykańskie. Amerykanie mają interes, żeby sprzedawać gaz możliwie, wie pan, całemu światu. No to polskie, to może Polska też jest odbiorcą. Win-win, taki to ostatnio bardzo modny amerykański termin, że i nam dobrze, i Amerykanom jasne. Dobrze. To, że amerykańskie bazy mają być w Polsce, to też jest interes amerykański, bo wie pan, Amerykanie prowadzą globalną rozgrywkę z Rosją. No i czy stałe bazy będą, czy nie, to wie pan, to by wymagało renegocjacji tak zwanych porozumień paryskich z 97 roku, które były podjęte jeszcze przed rozszerzeniem NATO, trzy państwa środkowej Europy, i wśród tych wśród tych postanowień jest i takie, tak zwane środki budowy zaufania, że zachodnia broń jądrowa nie będzie przesunięta na wschód od dawnej granicy niemiecko-niemieckiej i że na terenie nowych państw członkowskich nie będą zakładane stałe bazy NATO. I tu na razie Stany Zjednoczone dotrzymują. No zobaczymy, czy Stany Zjednoczone to jest jak Geremek i będzie mówił, że pacta sunt servanda, czy jednak uzna, że sytuacja się zmieniła, bo chyba się zmieniła. Wie pan, w stosunkach międzynarodowych owszem obowiązuje zasada pacta sunt servanda, ale też rebus sic stantibus, to znaczy w takich okolicznościach to jest tak, a w innych okolicznościach jest i te okoliczności inaczej. Są inne, bo pan Andor, nawet pan musi przyznać, że polityka rosyjska nie jest dla nas przyjemna. Znaczy, że Rosja wchodzi w Pakt Jagiellonika i mamy jednak sprzeczne interesy geopolityczne. Proszę pana, Rosja rzeczywiście, Putin podejmuje próby, zresztą dosyć umiarkowane, powstrzymania tego, co pan prezydent Obama zrobił w 2013 roku, kiedy zapalił zielone światło dla przewrotu politycznego na Ukrainie, którego nieukrywanym celem było wyłuskanie Ukrainy ze strefy rosyjskiej. Dlaczego mówię, że to on? Dlatego, że 20 listopada 2010 roku był w Lizbonie dwudniowy szczyt NATO. I na tym dwudniowym szczycie NATO drugiego dnia zostało proklamowane strategiczne partnerstwo NATO-Rosja. I to był taki porządek lizboński polityczny, który miał zastąpić porządek jałtański. Jego głównym postanowieniem to było to strategiczne partnerstwo NATO-Rosja. Dzisiaj już nikt o nim nie pamięta. Najtwardszym jądrem strategicznego partnerstwa NATO-Rosja było strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie. A kamieniem węgielnym tego z kolei partnerstwa był podział Europy Środkowej na strefę niemiecką i strefę rosyjską. Bo wydawało się, że klamka zapadła na 50, może nawet na 100 lat. I prezydent Obama wysadził to w powietrze. W tej chwili nie ma żadnego porządku politycznego w Europie. To być może to jest jedna z niewielu rzeczy, za którą warto panu Obamie podziękować.
że ten podzielony tort także w Polsce, bo ja pamiętam taką ideę, kiedy pan poseł Halicki, przecież nie z własnej woli, ale wtedy przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu, zwołał wspólną komisję Bundestagu, Dumy i Polskiego Sejmu w Kaliningradzie. Obadowali panowie. Wie pan, tak, no ja zgodnie z moją ulubioną teorią spiskową, to uważam Platformę Obywatelską za taką ekspozyturę stronnictwa pruskiego, ale Prawo i Sprawiedliwość uważam za ekspozyturę stronnictwa amerykańsko-żydowskiego, co niestety jest widoczne. Aż w sposób czasami nieprzyjemny. Natomiast... I do tej tezy, o tej ekspozyturze jednej i drugiej wrócimy w drugiej części. Teraz stawiamy trzy kropki. Za dwie minuty wracamy do programu. Zostańcie państwo z nami.